jesteśmy na Placu Szczepańskim w Krakowie, gdzie Wiedeń prezentuje się dziś multimedialnej odsłonie, ale tradycyjnych elementów zabraknąć nie może. Wiedeń to również tradycyjna wiedeńska kawa, ale serwujemy ją dzisiaj w nietradycyjny sposób, a mianowicie z rowerów cargo. Miasto prężnie promuje politykę rowerową. Tutaj czekają ludzie w ogromnej kolejce na to, żeby zobaczyć Wiedeń w okularach wirtualnej rzeczywistości. Dzięki nim możemy przenieść się pod sam ratusz, pojeździć sobie na łyżwach albo na prater w kolejce górskiej. Wiedeń jest skrojony na ludzką miarę i na wszystkie ludzkie potrzeby. I myślę, że kluczem jakby do tego wszystkiego jest tradycja jednak. Wiedeń to nasz drugi Kraków. To już nie jest kwestia najpiękniejszy, nie najpiękniejszy, najzdrowszy. To jest drugi Kraków, taki większy Kraków, no bo jest większy. Oprócz klasyki alternatywa, Wiedeń jest idealnym miastem alternatywnym. Fantastyczne plaże nad Dunajem, świetne party wieczorem również nad Dunajem. Ściana wspinaczkowa w centrum Wiednia. Co jeszcze? Jeszcze powiedziałabym świetne takie odpoczynki, które się robi po prostu na trawie. Kupuje się butelkę wina, na placu jakiś dobry ser, na przykład grecki, trochę oliwek i lunch po prostu pod gołym niebem. To, co dzisiaj dzieje się na Placu Szczepańskim w Krakowie, jest zapowiedzią wydarzeń, które mają tutaj być między 3 a 5 kwietnia. Dni Wiednia to wydarzenia kulturalne, wydarzenia dotyczące tematów komunalnych, konferencje i będzie prezent Wiednia dla Krakowa. Przekażemy sofy miejskie, 13 sztuk, które będą gdzieś tutaj umieszczone w Krakowie.